Leszno. Kwadrans samorządowy. Audycja finansowana przez Miasto Leszno. Witam Państwa serdecznie w kwadransie samorządowym. Dziś kwadrans poświęcony sesji Rady Miejskiej, która odbędzie się jutro. W studio witam przedstawicieli klubów Rady Miejskiej. Pani Barbara Mioczkowska, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry, witam Państwa. I pan Mariusz Nowacki, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Czekamy, czy dotrą jeszcze przedstawiciele dwóch pozostałych klubów. Jakby co, jeżeli jadą, to krzesła czekają. Wolne miejsce. A my omawiamy jutrzejszą sesję. To jest bardzo ważna, proszę Państwa, sesja. Zwłaszcza dla prezydenta i, tak powiem, tej władzy wykonawczej w mieście, ponieważ Rada rozlicza prezydenta za rok ubiegły. To się nazywa udzielenie absolutorium i udzielenie wotum zaufania. To są dwie takie osobne rzeczy. Pierwsze w porządku jest chyba wotum zaufania, prawda? Tak. No pierwsze to chyba, jak sama nazwa mówi, wotum zaufania, po prostu musimy podjąć uchwałę, która będzie wyrażała zaufanie do działań prezydenta i musimy zaaprobować podczas dyskusji przy tej uchwale wszelkie działania prezydenta w roku 2022. To po prostu jest taka konsekwencja oceny radnych wszystkich działań prezydenta w roku, na którym będziemy debatować. I jestem ciekaw, jakie jest zaufanie Koalicji Obywatelskiej, czyli klubu opozycyjnego. Klub opozycyjny na komisjach głosował przeciwko, wstrzymywaliśmy się. Nie ukrywam, że dzisiaj jeszcze my poświęcimy czas i będziemy analizować opinię RIO, a na sesji... Nie, bo to są dwie rzeczy. Absolutorium jest za wykonanie budżetu. No, tak. Czyli tu jest właśnie opinia Regionalnej Komisji Obrachunkowej, jeżeli pan Mariusz Nowacki jest szefem przewodniczącym Komisji Rewizyjnej, która też wydaje swoje opinie i komisja zarówno do wotum zaufania, jak i do absolutorium też opinię wydaje, czy tylko do absolutorium? Tylko do absolutorium. No to zacznijmy od tego wotum zaufania. Dlaczego nie chcecie dać panu prezydentowi wotum zaufania? Wielokrotnie podczas wszelkich spotkań komisji i w 2022 roku niejednokrotnie zwracaliśmy uwagę, mieliśmy sugestie, chcieliśmy poprawek, widzieliśmy błędy, jakoś nie było reakcji. Mało tego, my musimy ocenić działania pana prezydenta, a no może nie powiem, że oceniamy negatywnie, ale no chcemy ten temat poruszyć na sesji i wygłosimy dlaczego. Nie chcecie zbyt wcześnie, jak rozumiem, odkrywać kart, ale już może pani zapowiedzieć, że będziecie przeciwni? Będziemy przeciwni. Pan Mariusz Nowacki, Prawo i Sprawiedliwość. Ja przypomnę, to jest klub, który jest w takiej nieformalnej koalicji z PL18, czyli zasadniczo... Okej. Zgaduję, że będzie za. Bardzo dobrze pan redaktor zgadł. Będziemy za. Inaczej nie może być. Bo? Mamy zaufanie do pana prezydenta. Uważamy, że dobrze wykonuje obowiązki jego jako prezydenta i mamy do tych jego działań zaufanie, popieramy te działania. A czy to wotum zaufania to jest taka właściwie no, polityczne rozliczenie pana prezydenta, tak? Tak, to jest taka właśnie forma polityczna, która jest w tej kadencji nową, bo nie było dotychczas i ona została wprowadzona po to, żeby powiedzmy radni, którzy nie mogą się doczepić do wykonania, że tak powiem, budżetu, a im się prezydent nie podoba, no to mogli zagłosować przeciwko. A tak właśnie jest, pani Basiu, że nie możecie się doczepić. Prezydent się podoba, jako mężczyzna podoba mi się, ale my niejednokrotnie zwracaliśmy uwagę i myśmy się pytali pana prezydenta, czy dobrze robimy, że miasto zadłużamy. Ja tylko przypomnę, że zadłużenie na rok 2022 jest 240 938 zł. Ja tylko przypomnę, jak byliśmy przeciwko zaciąganiu tamtejszych jeszcze obligacji. Ile liczyliśmy, jakie są skutki wszelkich pobierania obligacji, jakie są opłaty, jaki jest koszt tej pożyczki. Mało tego, wiele było inwestycji, które też, no, może nie kwestionowaliśmy, ale widzieliśmy, że coś się dzieje nie tak. No i myślę, że merytoryczna dyskusja będzie na sesji i my wszystkie te nasze uwagi przedłużymy. Jeśli można, co do zadłużenia,
to oczywiście wielokrotnie o tym mówiłem, że też jestem za tym, żeby miasto, że tak powiem, zmniejszało zadłużenie, nie zwiększało zadłużenia. No i rok 2022 był pierwszym rokiem, kiedy miasto zmniejszyło zadłużenie. O ile? Na ten rok to było ponad 3 miliony zmniejszenia. A na ten rok przewidujemy kolejne zmniejszenie, także myślę, że idziemy w dobrym kierunku. Oczywiście skala mogła być większa i mam nadzieję, że się uda. Otóż to mogła być większa. Myśmy już na ten temat też mówili, kiedy były wolne środki, prawie 41 milionów po 2021 roku i myśmy wtedy czekali, że pan prezydent jakąś pulę przeznaczy na spłatę zadłużenia. Nie było wtedy żadnego ruchu. Ale złożyliście taki wniosek formalnie, proszę przypomnieć? My składamy każdorazowo spłatę zadłużenia. Czyli, że każdorazowo jakaś kwota ma iść na spłatę zadłużenia. Tak, tak. Znaczy ja nie przypominam sobie takiego wniosku, bo że po prostu pana prezydenta on trafił. Ale zawsze, kiedy składamy wnioski o jakieś tam inwestycje, jak to mówiłem, koncert życzeń, u nas zawsze jest temat, żeby przeznaczyć wolne środki na spłatę zadłużenia. Na komisjach również o tym mówimy. Czyli jeżeli idzie o tę ocenę polityczną pana prezydenta, to widzimy, że nie ma jednomyślności i decyduje arytmetyka, a jeżeli idzie o absolutorium, bo absolutorium to jest skwitowanie wykonania zeszłorocznego budżetu, dochodów i wydatków miasta, przeprowadzonych inwestycji i tu jakie są opinie? No prawidłowości, wszelkie prawidłowości finansowe trzeba podczas absolutorium trzeba omówić i my to po prostu, to jest tak jakby podjęcie uchwały, ale to jest takie typowo finansowo-budżetowe sprawozdanie, które no nie ukrywamy, że ono się zgadza, ale w tych cyferkach niejednokrotnie są też te momenty, kiedy byliśmy bardzo przeciwni i to nie był nasz budżet na 2022. Znaczy nie głosowaliście za budżetem, więc nie zagłosujecie za sprawozdaniem z wykonania budżetu. Tak. Przy absolutorium również będziemy głosować przeciw. A PiS? Ja chciałbym tylko odnieść się do słów, że to nie był nasz budżet, koleżanki tutaj Barbary. Znaczy, no generalnie to był budżet radnych, tak? Czyli budżet miasta Leszna, więc oczywiście państwo za nim nie głosowaliście, nie ale głosowaliście. To był, że tak powiem, całej naszej rady, całego naszego miasta. Opinia klubowa jest jaka? Opinia klubowa oczywiście jest pozytywna i wynika to oczywiście z też przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną Kontroli. Przeprowadziliśmy różne kontrole dotyczące właśnie wydatków, dochodów. Badaliśmy niezrealizowane zarówno dochody, jak i niezrealizowane wydatki. A dużo jest niezrealizowanych przychodów i wydatków? Wydatków jest więcej, w tej chwili już nie pamiętam, ale to są w milionach, nie? Kwoty, nie? Ale kilkadziesiąt chyba milionów. Jest uzasadnienie dla tego niezrealizowania? To ja podpowiem. Wydatki za 2022 jest 519 milionów, a dochody 509 milionów 993 tysiące. No to był, ale to jest plan czy wykonanie? Ja pytam, ile nie wykonano? Pani mówi chyba o wykonaniu. O wykonaniu. W porównaniu z założonym budżetem, czy budżet został wykonany w dużym procencie? Czy... Tak, bardzo dużym. To jest blisko 100%. Nie? Także to tam 90%. Tak, nie czy kontrole, które przeprowadzała Komisja Rewizyjna, zakończyły się stwierdzeniem nieprawidłowości? Nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości. Wydano tylko zalecenia, żeby bardziej ostrożniej dokonywać planu dochodów w kolejnych latach. Patrząc na te niezrealizowane dochody właśnie w roku tym i w latach poprzednich. My się odniesiemy merytorycznie już na sesję. Oczywiście będą stanowiska klubów, ale odniesiemy się do wielu kontrowersji związanych z wydatkowaniem środków publicznych, o których w ciągu roku mówiliśmy i sygnalizowaliśmy. Najważniejszym waszym zdaniem takim nieprawidłowością jest? No chociażby ciągłe zadłużanie. No myślę, że też są tam sytuacje takie, które nie są, bym powiedziała, no zgodne z założeniami, są takie, bym powiedziała, wydatki, które nie powinny się znaleźć. A jaki to był tak przykład? To wszystko będzie na sesji. No i nic nie chcecie tym ludziom powiedzieć. 100 tysięcy ludzi was ale słucha, tak, i nie chcecie im powiedzieć. Może dlatego, że chcielibyśmy, żeby mieszkańcy oglądali sesję. Dobrze. No oglądajcie państwo tę sesję. Zachęcamy i zapraszamy. Dzisiaj się nie dowiecie, jak słyszycie. Pan Mariusz Nowacki. Można właśnie, no nie jest ciągle zadłużanie, tylko chciałem przypomnieć, że zadłużanie jednak zmniejszamy jako miasto, no a to także podejmujemy my, radni, decyzję o tym, a nie pan prezydent, więc tutaj on jedynie wykonuje nasze
No, jako organ wykonawczy musi wykonywać to, co przegłosujecie. No, oczywiście też komisja wydała opinię z wykonania budżetu, która jest pozytywna i wniosek do Rady skierowany w sprawie udzielenia absolutorium. I jeszcze budżet, wykonanie budżetu było badane przez Regionalną Izbę Obrachunkową i tu jest, opinia jaka? Pozytywna jest. Bez uwag? Bez uwag, pozytywna, bez uwag. My także oczywiście złożyliśmy wniosek za udzieleniem absolutorium prezydentowi. Mamy także opinię już Regionalnej Izby Obrachunkowej o naszym wniosku i opinia jest taka, że nasz wniosek został należycie uzasadniony. Czyli też jest pozytywny. Dokładnie. Opinia RIO jest pozytywna, niemniej jednak pan radny mówi nieprawdę. Tam są uwagi, o których również dzisiaj będziemy to analizować, o których też jutro na sesji powiemy. Okej. No, dobrze. O ile pan dobrze pamięta, że to jest bez uwag. Pewne, że tak powiem, uwagi może są, ale w treści, że tak powiem, określenia, to ona jest pozytywna i tam nie ma żadnych zastrzeżeń. Dobrze, czyli jak państwo słyszycie, te dwa kluby już swoje stanowiska określiły, jak będzie głosowanie, a jeszcze tylko dodam, że jest jeszcze kilka innych projektów uchwał, między innymi no, tradycyjna uchwała o zmianach w budżecie i tu tych zmian trochę jest, ale czy są jakieś takie nowe rzeczy, które się pojawiają? No na pewno ciekawą sprawą i długo oczekiwaną i się cieszymy z tego, są przydzielone pieniądze na remont ulicy Racławickiej. To myślę, że to będzie radosna nowina. Tak, tu jest dofinansowanie zewnętrzne. Dofinansowanie zewnętrzne. Myślę, że to radosna nowina dla mieszkańców, a przede wszystkim dla tych, którzy korzystają z tego firtla w Lesznie. Prawie tam jest koło 5 milionów 900 są przeznaczone pieniądze na te niewygasające. To jest przesunięcie pieniędzy z trapezu. 6,5 miliona. 6,5 miliona. Ale to są takie sprawy porządkowe, po prostu nie zostały wydatkowane. A propos trapezu, chodzi o dołożenie tych 3 milionów? Tak, tak. Te 3 miliony trapez, 3 miliony 180 tysięcy. To znaczy nie dokładamy teraz, tylko przesuwamy to z tamtego roku, który w ramach środków niewygasających, które miały być do końca czerwca zrealizowane i nie zostaną zrealizowane i rozliczenie, dlatego wprowadzamy je na nowo do budżetu tegorocznego. Ale w tym roku trapez zostanie skończony. Mają państwo taką wiedzę i informację? Taka jest informacja, że tak będzie. A jak będzie, to zobaczymy. Mamy nadzieję, że tak będzie. Sesja, proszę państwa, jutro o godzinie 10:00, tak jak pani Barbara Marszowska powiedziała. Zapraszamy. Oglądajcie, bo tutaj niewiele się dowiedzieliście na temat tych zarzutów opozycji. My oczywiście także relacje jak najbardziej z sesji zamieszczać będziemy. Pani Barbara Marszowska, Koalicja Obywatelska i pan Mariusz Nowacki, Prawo i Sprawiedliwość byli naszymi gośćmi. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Leszno. Kwadrans samorządowy. Audycja finansowana przez Miasto Leszno.